Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić BIOS CSM Mode na BIOS UEFI Mode na płycie głównej firmy MSI. Żeby to zrobić, musimy przejść do BIOSu. A żeby przejść do BIOSu, musimy wyłączyć, następnie włączyć komputer. Kiedy komputer się włącza, musimy naciskać przycisk Delete. Kiedy przejdziemy do BIOSu, naciskamy Settings, następnie Advanced, zjeżdżamy w dół. Będziemy mieli włączony CSM Mode, przełączamy na UEFI, wychodzimy, a następnie zapisujemy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.